Największe sekrety w Sonic Speed Simulator. Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Remi. Słuchajcie, i w tym odcinku pokażę wam największe, najbardziej tajemnicze, słuchajcie, sekrety całego Sonic Speed Simulator. Więc pamiętajcie, aby zostawić łapę w górę, suba z dzwonkiem i napiszcie moi drodzy w komentarzu, jakie jeszcze wy inne sekrety znacie poza tymi, które wam pokażę, słuchajcie. A jeżeli dobijecie 1000 łapek w górę, to słuchajcie, zrobimy z tego kolejny odcinek. W każdym razie moi drodzy, jak pewnie wiecie, w Soniku mamy wiele różnych easter eggów i sekretów, słuchajcie, i w tym odcinku, słuchajcie, zobaczymy sobie trzy takie największe, słuchajcie, sekrety, a jeżeli zostawicie 1000 łapek w górę, to słuchajcie, zobaczymy sobie później kolejne sekrety. Więc pamiętajcie, słuchajcie, aby koniecznie napisać w komentarzu kolejne sekrety, słuchajcie, Sonika, które wam przychodzą do głowy. Więc pamiętajcie, aby koniecznie zobaczyć do końca i słuchajcie, lecimy z pierwszymi sekretami. I w ogóle pamiętajcie, aby koniecznie, słuchajcie, wpaść na Discorda, Instagrama i grupę w Robloxie, słuchajcie, wszystkie linki są w opisie, więc pamiętajcie o tym, moi drodzy, i lecimy do pierwszego, słuchajcie, sekretu, ale zanim to zrobimy, to słuchajcie, otworzymy sobie jedną, słuchajcie, skrzynkę, zobaczmy co będziemy mieli, uwaga. Mamy magnes do ringów, wow. Okej, mamy triple ringi, dobra, słuchajcie, fajnie całkiem. Więc teraz, moi drodzy, jest bogactwo. Dobra, w każdym razie, moi drodzy, lecimy teraz do pierwszego sekretu. I jak pewnie wiecie, moi drodzy, pierwszym sekretem jest, moi drodzy, statuetka Golden Sonika, słuchajcie. A propos tej statuetki, to słuchajcie, jest ona ukryta, zobaczcie, tutaj przy skałach w wodospadzie, moi drodzy. I tak naprawdę nie wiadomo, do czego ona służy, słuchajcie. I jest tutaj bardzo, ale to bardzo tajemniczy napis, zobaczcie. L-O-I-I albo L-O-H, zobaczcie. Baj ktoś tam, więc naprawdę, moi drodzy, statuetka jest bardzo tajemnicza, słuchajcie. I jest teoria, że ona, słuchajcie, będzie służyła do tego, moi drodzy, aby po pierwsze zrealizować kod, moi drodzy, jakoś tak, na przykład hol, coś takiego, moi drodzy, jak jest na tym tym. Tak jest, moi drodzy, tutaj na przykład loch albo hol, coś takiego, na przykład, moi drodzy, nie wiem, L-O-H, coś takiego, L-O-H. No i, moi drodzy, jest teoria, że ta statuetka posłuży, moi drodzy, jako coś, dzięki czemu, słuchajcie, zdobędziemy sobie Golden Sonika albo Super Sonika, słuchajcie, w jakimś update'cie Sonic Speed Simulator. Więc, słuchajcie, jest szansa, że ona faktycznie, moi drodzy, da nam tego Sonika, słuchajcie. Bo ogólnie, jak pewnie wiecie, moi drodzy, na razie jeszcze Golden Sonika, ani, moi drodzy, Super Sonika nie ma, moi drodzy, tutaj w Sonic Speed Simulator, ale, moi drodzy, jest szansa, że jeżeli będzie kiedyś, to słuchajcie, właśnie z tej statuetki będzie go można zdobyć. Więc to jest, moi drodzy, pierwszy sekret, słuchajcie. Jeszcze tutaj był jakiś taki, słuchajcie, prezent duży, ale już go nie ma, słuchajcie. W każdym razie, moi drodzy, to był pierwszy sekret, więc, słuchajcie, to jest ogólnie taki sekret, który zna większość osób, zobaczcie. A jeszcze, moi drodzy, taki bonusik, ale to, moi drodzy, już taki bonusik mały ode mnie. Zobaczcie, tutaj kiedyś był napis, słuchajcie, Santiago is gone. Tutaj, na tym właśnie, na tym murku, zobaczcie. Więc naprawdę, moi drodzy, tutaj też był niezły sekret. W każdym razie, moi drodzy, lecimy teraz do kolejnego sekretu i napiszcie, moi drodzy, w komentarzu, jakie jeszcze wam, słuchajcie, sekrety przychodzą. A my lecimy, słuchajcie, do kolejnego sekretu i, moi drodzy, lecimy teraz do, moi drodzy, Chemical Planta, ponieważ tam mamy, moi drodzy, aż dwa sekrety, które chciałem wam dzisiaj pokazać. Więc, słuchajcie, lecimy sobie tutaj do Chemical Planta i, moi drodzy, zobaczmy, jakie mamy tutaj sekrety. A więc, moi drodzy, jesteśmy teraz w Chemical Plancie i teraz, moi drodzy, czas przejść do dwóch kolejnych sekretów, które są, słuchajcie, naprawdę bardzo tajemnicze i zobaczcie, moi drodzy, co to będzie. Ogólnie, moi drodzy, to Chemical Plant jest ogólnie bardzo tajemnicze, zobaczcie. Mam tutaj Mister Eggmana, słuchajcie, który więzi Stealth Suit Sonika, słuchajcie, który cały czas tam siedzi, słuchajcie, już parę miesięcy. Więc naprawdę bardzo, bardzo, słuchajcie, no długo tam siedzi. I teraz, moi drodzy, przechodzimy do kolejnego sekretu, zobaczcie. Ogólnie, jak mamy tutaj Chemical Plant, to nigdzie, słuchajcie, nie ma zwykle żadnych napisów, słuchajcie, z wyjątkiem jednego miejsca, zobaczcie. Mamy jeden napis w jednym miejscu, zobaczcie, dokładnie tutaj, zobaczcie na to. Tutaj na górze, moi drodzy, jest pewien napis i jest, słuchajcie, pewna strzałka. I nie wiadomo, słuchajcie, co to w ogóle jest za napis, słuchajcie, oraz do czego on w ogóle służy. I jest to, słuchajcie, coś naprawdę bardzo tajemniczego, zobaczcie. Ponieważ, no, moi drodzy, nie mam pojęcia, czego jest ten napis, zobaczcie. W sumie nikt nie ma pojęcia, słuchajcie, czemu jest ten napis, słuchajcie. I jest tutaj strzałka, która, moi drodzy, pokazuje nam w prawo i do dołu, zobaczcie. Czyli tak naprawdę, moi drodzy, ona tak trochę zawija. I możemy, słuchajcie, z tego napisu odczytać, słuchajcie, litery 6S1B, coś takiego, słuchajcie. I mamy, moi drodzy, tutaj BB777. Więc, moi drodzy, jest to naprawdę bardzo tajemnicza, słuchajcie, sprawa. I napiszcie w komentarzu, co waszym zdaniem, według was, słuchajcie, ten napis oznacza. Bo, słuchajcie, była teoria, że, słuchajcie, on jest jakoś związany z Sonikiem Exe, ale to, moi drodzy, nie wiadomo w sumie. I teraz, moi drodzy, przejdziemy do kolejnego sekretu, słuchajcie, jak już jesteśmy na Chemical Plancie. Ponieważ, moi drodzy, na Chemical Plancie znajduje się coś bardzo, bardzo tajemniczego. Zobaczcie na to. Jak pójdziemy sobie tutaj do wielkiego zbiornika, zobaczcie, na Chemical Plancie, to jak wejdziemy sobie, słuchajcie, dokładnie tutaj i pójdziemy sobie, słuchajcie, teraz do przodu, to zobaczcie. Moi drodzy, jak staniemy w tym miejscu, to dookoła, moi drodzy, mamy bardzo dużo zbiorników. Ale zobaczcie, że w sumie każdy z tych zbiorników, prawie każdy, zobaczcie, jest pęknięty. I teraz pytanie, słuchajcie, czemu te zbiorniki są, słuchajcie, pęknięte? Oraz, moi drodzy, kto je rozbił? Bo to, słuchajcie, też jest w sumie ciekawe, kto mógł rozbić, słuchajcie, te wszystkie zbiorniki. I ogólnie, słuchajcie, teorie są różne. Słuchajcie, teorie były takie, że tutaj gdzieś, moi drodzy, były ukryte statuetki innych postaci Sonika, moi drodzy. Na przykład, moi drodzy, podobno był tutaj Metal Silver, ale to, moi drodzy, w końcu go nie,
znaleźliśmy oraz, moi drodzy, Sonic Shadow. Znaczy, moi drodzy, Shadow the Hedgehog, ale zobaczcie, że tego jest naprawdę więcej. Zobaczcie, tu wszędzie są, słuchajcie, pęknięte zbiorniki. O, zobaczcie, mam tutaj dyskietkę, super, moi drodzy, mam tutaj dysk. Halo, ej, zobaczcie, ona się nie chce zebrać, co jest? Ej, zbugowane, zobaczcie, co jest grane. Ej, halo, dyskietka. Ej, to zobaczcie, popsuły się dyskietki, moi drodzy, co jest grane? Mamy kolejny, słuchajcie, sekret, niedziałające dyskietki. W każdym razie, moi drodzy, napiszcie w komentarzu, co uważacie, słuchajcie, o rozbitych zbiornikach. I teraz, moi drodzy, pójdziemy sobie do jeszcze jednego sekretu. Moi drodzy, patrzcie teraz na to, pójdziemy sobie, tylko zobaczcie, ogólnie, zobaczcie, tutaj nawet ktoś się przechylił, zobaczcie, co nie? Więc teraz, słuchajcie, spadniemy do kwasu i, moi drodzy, wrócimy sobie. Ej, halo, Sonic, działamy. Ej, słuchajcie, zawiesił mi się totalnie Sonic. Słuchajcie, musiałem resetować gierkę, bo naprawdę nie mogłem stamtąd wyjść. W każdym razie, moi drodzy, przejdziemy teraz do kolejnego sekretu. I ciekawe, słuchajcie, czy zgadniecie, co tu będzie. Słuchajcie, tutaj na Greenhillu, tutaj, słuchajcie, niedaleko jest pewien sekret. I jestem, słuchajcie, mega ciekaw, czy zgadniecie, słuchajcie, co to za sekret będzie. Słuchajcie, po części teraz patrzę na niego, słuchajcie. I jest to, słuchajcie, pewne ukryte miejsce, słuchajcie, gdzie było coś naprawdę mega niesamowitego. A więc, moi drodzy, teraz zobaczymy sobie jeszcze jeden sekret, który, słuchajcie, też jest naprawdę bardzo tajemniczy, słuchajcie, i on jest tutaj na Greenhillu, słuchajcie, w miejscu bardzo dobrze znanym. Zobaczcie, moi drodzy, na to. Pójdziemy sobie teraz, słuchajcie, do pewnego miejsca, które jest, moi drodzy, mega ukryte i zobaczcie, trudno się tam dostać, bo zobaczcie, mamy tą pętlę, co nie? Tu jest taka duża pętla, ale, moi drodzy, przy tej pętli jest jedno tajemnicze miejsce, słuchajcie, o którym, moi drodzy, mało kto wie, ale, słuchajcie, był tam pewien prezent. Zobaczcie na to, moi drodzy. Pójdziemy sobie teraz tutaj. Teraz, moi drodzy, wejdziemy sobie tutaj, zobaczcie. Ej, oni to zabudowali. Ej, słuchajcie, tutaj było wejście. Tutaj, moi drodzy, było wejście do takiej jaskini. O, zobaczcie, jest, dobra, jesteśmy tutaj, zobaczcie, jesteśmy, okej. Oni to zabudowali, zobaczcie, od boku, ale od góry mogliśmy tutaj wejść, moi drodzy. I teraz tak, tutaj, gdzie jest ten mały prześwit, zobaczcie, w tym miejscu, słuchajcie, był pewien prezent. I ten prezent, moi drodzy, totalnie stąd zniknął. Tak samo jak ten przy statuetce, słuchajcie, Golden Sonica, ten prezent, słuchajcie, całkowicie zniknął. I teraz, moi drodzy, w tym miejscu, tutaj, moi drodzy, był dokładnie prezent. I teraz, moi drodzy, pytanie, co ten prezent oznaczał, słuchajcie, co to w ogóle znaczyło, słuchajcie, i czy tutaj, moi drodzy, było coś ukryte, albo, słuchajcie, czy tutaj będzie coś ukryte, bo zobaczcie, że, moi drodzy, oni zabudowali tutaj przejście. Chyba że, moi drodzy, spróbujemy tak, zobaczcie, też się nie udaje. Możemy tylko, słuchajcie, górą, albo stąd, słuchajcie, wyjść. O, może tutaj, czekajcie. Nie, też nie możemy, słuchajcie, tylko górą możemy stąd wyjść. I na przykład teraz, moi drodzy, zobaczmy. O, moi drodzy, uda się. O nie, słuchajcie, utknęły, utknęliśmy. Dobra, prawie się udało. O, dobra, słuchajcie, wyszliśmy. A nie, jeszcze nie, dobra. Jesteśmy, moi drodzy. W każdym razie to było właśnie, słuchajcie, pierwsza część sekretów. I, moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć drugą część sekretów, słuchajcie, bo jest ich naprawdę jeszcze sporo, to pamiętajcie, słuchajcie, aby koniecznie stawić łapkę w górę, suba z dzwonkiem i naprawdę, moi drodzy, napiszcie w komentarzu jakieś wasze sekrety z gierki, które, słuchajcie, sprawdzimy w następnym odcinku, a zobaczcie, co to w ogóle jest. O, zobaczcie, mam nagrodę, super, dobra. W każdym razie koniecznie napiszcie w komentarzu, słuchajcie, co uważacie o tych sekretach, moi drodzy, oraz co takiego uważacie właśnie o, przede wszystkim, moi drodzy, statuetce. Elo, papa, słuchajcie, siema i siemson, cześć, papa.